z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A ja wam powiadam, miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie, ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? Jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. Oto słowo Pańskie. Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. To słowa Jezusa skierowane do uczniów z dnia wczorajszego. W tym słowie Pan Jezus wzywa swoich uczniów, aby przypatrywali się swojej sprawiedliwości, jak ją rozumieją i wypełniają, i aby sprawiedliwość rozumieli i wypełniali w sposób o wiele bardziej zdecydowany, niż to czynią uczeni w piśmie i faryzeusze. Natomiast w dzisiejszej Ewangelii Jezus wzywa swoich uczniów do tego, ażeby ich miłość względem drugiego człowieka była większa od tej miłości, jaką okazują wobec drugiego człowieka celnicy, którzy w oczach Żydów uchodzili za poważnych grzeszników, by ich miłość także była większa od tej miłości, jaką okazują innym poganie. I owa miłość będzie większa wówczas, kiedy z miłością będą się odnosić także do swoich nieprzyjaciół. Miłość nieprzyjaciela. Bardzo poważne wyzwanie i zadanie każdego ucznia Jezusa. Aby zrozumieć to przykazanie, to wezwanie Jezusa, można odnieść się do komentarza, jaki znajdujemy w modlitwach kapłańskich dnia wczorajszego. XII-wieczny opat, święty Elred, zwierciadle miłości, tak mówi o owym zadaniu ucznia Jezusa. Nic nas tak nie pobudza do tego, byśmy kochali nieprzyjaciół, co stanowi szczyt miłości bratniej, jak wzruszające rozważanie przedziwnej cierpliwości Chrystusa. Sam siebie skazał najpierw na zniewagi i obelgi, a potem zniósł cierpliwie krzyż, gwoździe, włócznię, żółć i ocet, we wszystkim łagodny, cichy i spokojny. Któż, słysząc ten cudowny głos, pełen słodyczy, miłości i spokoju, Ojcze, przebacz im, nie ogarnie zaraz całym uczuciem serca swoich nieprzyjaciół? Ojcze, powiedział, przebacz im. Czy można było dodać więcej łagodności i miłości tej modlitwie? On jednak dodał. Mało mu było się modlić, chciał jeszcze usprawiedliwiać. Mówił, Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Wielce bowiem grzeszą,
ale mało rozumieją. Przybijają do krzyża, ale nie wiedzą, kogo przebijają. Bo gdyby wiedzieli, kogo przebijają, nie ukrzyżowaliby Pana chwały. Lecz żeby spocząć doskonale w słodyczy miłości bratniej, trzeba objąć ramionami prawdziwej miłości także i nieprzyjaciół. Nowa sprawiedliwość uczniów Jezusa ma być większa od sprawiedliwości uczonych w piśmie i faryzeuszy. Ich miłość ma być większa od miłości, którą okazują celnicy i grzesznicy. Bo mamy być tymi, którzy podobni są do Boga. Bądźcie wy doskonali, jak doskonały jest nasz Ojciec, który jest w niebie. A On z miłością odnosi się do każdego człowieka. Bądźcie doskonali. Pan Jezus w tych słowach z pewnością nawiązuje do słów ze Starego Przymierza, gdzie przykazanie naśladowania Boga w miłości i doskonałości było także powinnością Izraelitów. W Księdze Kapłańskiej czytamy słowa skierowane do Mojżesza. Mów do całej społeczności Izraelitów i powiedz im: bądźcie świętymi, bo ja jestem święty, wasz Pan Bóg. I później otrzymuje Mojżesz konkretne pouczenia, w jaki sposób człowiek, Izraelita, może kroczyć drogą świętości. Droga jest znana. Postępowanie zgodnie z duchem dekalogu. Dlatego po tym wezwaniu, by Izraelici byli świętymi na wzór swojego Pana i Boga, są takie wskazania. Każdy z was będzie szanował matkę i ojca, będzie zachowywał moje szabaty, nie będziecie kraść, nie będziecie kłamać, nie będziecie oszukiwać jeden drugiego, nie będziecie przysięgać fałszywie na moje imię. Kiedy pewnego razu Pan Jezus został zapytany przez faryzeuszy, jakie jest największe przykazanie, pamiętamy Jego odpowiedź. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. Drugie podobne jest do Niego. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. To jest droga także ważna dla każdego wyznawcy Jezusa. Jest to droga dekalogu, czyli inaczej droga świętości. 10 grudnia ubiegłego roku, pamiętamy, cała nasza archidiecezja przeżywała stulecie istnienia Kościoła łódzkiego. Z tej okazji Ojciec Święty wysłał swojego specjalnego legata, któremu przekazał bardzo osobisty list. W owym liście papież Franciszek najpierw odniósł się do historii naszej diecezji i zauważył, że diecezja łódzka, trwając w Chrystusie jak latorośl w prawdziwym winnym krzewie, przynosi obfite owoce, które są liczni święci, błogosławieni i słudzy Boży. Przez to stulecie tam właśnie żyjący i pracujący. Tak było przez 100 lat. Następne stulecia, które my budujemy, które my tworzymy, także muszą być stuleciami ludzi świętych i błogosławionych, przemierzających ścieżki swojego życia poprzez ziemię łódzką. Do tego także nawiązał Ojciec Święty
Franciszek w osobistym liście przekazanym swojemu legatowi. Wszyscy jesteśmy powołani, aby być świadkami. Tymi słowami ponad 2 lata temu zachęcałem wierzących do odnawiania ciągłego dążenia do świętości. Teraz zaś przez Ciebie, czcigodny bracie, pragnę je powtórzyć do bardzo drogiej dla Ciebie i dla mnie wspólnoty archidiecezji łódzkiej. Świętość. Bądźcie świętymi. Bądźcie doskonałymi. Prawie 3 lata temu, bo 19 marca 2018 roku, Ojciec Święty Franciszek przekazał bardzo wspaniały, głęboki i poruszający list do całemu Kościołowi na temat powołania do świętości. Ojciec Święty dzieli się swoimi doświadczeniami, spostrzeżeniami, jak on widzi świętość, jak ją rozumie. Mówi także o tym, że wokół siebie rozpoznaje bardzo wiele osób kroczących drogą świętości. Między innymi mówi, że dostrzega świętość w cierpliwym ludzie Bożym, w rodzicach, którzy z wielką miłością pomagają dorastać swoim dzieciom, w mężczyznach i kobietach pracujących, by zarobić na chleb, w osobach chorych, w starszych zakonnicach, które się nadal uśmiechają. To są osoby, które budują piękne oblicze Chrystusowego Kościoła. Ojciec Święty nazywa ich świętymi sąsiedztwa. Każdy z nas, rozpoznawszy swoje powołanie i krocząc drogą tego powołania, idzie drogą świętości, bo wszyscy do niej jesteśmy świętymi. I podaje nam pewne rady, w jaki sposób ową świętość możemy realizować w naszym codziennym życiu. Jesteś żonaty albo jesteś mężatką. Bądź świętym, kochając i troszcząc się o męża lub żonę, jak Chrystus o Kościół. Jesteś pracownikiem. Bądź świętym, wypełniając uczciwie i kompetentnie Twoją pracę w służbie braciom. Jesteś rodzicem, babcią lub dziadkiem. Bądź świętym, cierpliwie ucząc dzieci naśladowania Jezusa. Sprawujesz władzę, bądź świętym, walcząc o dobro wspólne i wyrzekając się swoich interesów osobistych. Świętość jest najpiękniejszym obliczem Kościoła. Chyba święta Tereska od Dzieciątka Jezus powiedziała, że świętość składa się z drobiazgów, zwykle podejmowanych każdego dnia przez nas, wiernych miłości Bogu i bliźniemu. Ale sama świętość drobiazgiem nie jest. Amen.